Moim zdaniem stoicyzm bardzo przydaje się w dobie mediów społecznościowych i w tym bardzo szybkim, cyfrowym świecie, gdzie możemy być zalani nieskończoną ilością informacji. Pomyśl sobie o tym, co powiedział Epiktet. Posłuchaj tego fragmentu. Jeśli chcesz się doskonalić, pogódź się z tym, że w sprawach zewnętrznych będziesz wydawał się niezorientowany i głupi. Nie chciej nawet sprawiać wrażenia, że się na czymś znasz. Jeżeli mimo to niektórzy pomyślą inaczej, nie ufaj sam sobie. I Ryan Holiday dał tutaj super komentarz. Jedną z najważniejszych rzeczy, jaką człowiek może zrobić w świecie z wszechobecnym dostępem do internetu i mediów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, to powiedzieć nie wiem. Lub w bardziej prowokacyjny sposób, nie interesuje mnie to. Większość społeczeństwa przyjmuje za prawdę objawioną, że człowiek musi wiedzieć o wszystkich bieżących wydarzeniach, oglądać każdy odcinek chwalonego przez krytyków serialu, skrupulatnie śledzić programy informacyjne oraz robić na innych wrażenie dobrze poinformowanej i światowej osoby. Tak, całkowicie się zgadzam zarówno z Ryanem, jak i z Epiktetem. I zwróć uwagę, jakie to jest niesamowite. Epiktet mówił już tysiące lat temu o tym, że jeżeli chcemy się doskonalić, musimy pogodzić się z tym, że nie będziemy na bieżąco. Jest to znowu motyw, który będzie się powtarzał w następnych cytatach związanych ze stoicyzmem. Nie bez powodu. Stoik wie, że to, co jest pod wpływem jego kontroli, jest tym, co jest warte uwagi. Wszystko inne, jak było mówione wcześniej, we wszystkim innym powinniśmy zdać się na Boga i na los. Mój ulubiony filozof powiedział coś ciekawego, jeśli chodzi o akceptowanie zmiany. Alan Watts powiedział: jedynym sposobem, aby zrozumieć zmianę, jest zanurzenie się w niej, poruszanie się z nią i dołączenie do tańca. Alan Watts, który żył, jeśli się nie mylę, 2000 lat po Epiktecie, zwrócił uwagę na to, że po pierwsze nie możemy kontrolować zmiany, musimy dołączyć do tego procesu, musimy z nim, jak to mówił często Alan Watts, tańczyć, ponieważ na tym polega zabawa, jaką jest życie. Epiktet powiedział też: takie rzeczy nie są ze sobą zgodne. Musisz stać się jednolitym człowiekiem, dobrym lub złym. Musisz sumiennie pracować albo nad własnym rozumowaniem, albo nad rzeczami niezależnymi od ciebie. Starannie dbaj o to, co wewnętrzne, a nie o to, co zewnętrzne. Przyjmij postawę filozofa lub pospólstwa. Epiktet ucieka się więc do bardzo mocnego, moim zdaniem, języka, gdzie jasno dzieli między dobre a złe postawę człowieka, który albo poświęca uwagę sobie i doskonaleniu siebie, albo podąża za najnowszymi trendami, najnowszymi pogłoskami, plotkami. To, co jest ciekawe, to to, i musisz też to brać pod uwagę, że nawet w Rzymie tysiące lat temu były plotki, były dywagacje, były polityczne intrygi, którym ludziom się przyglądali. Jedyna różnica jest taka, że tak jak wtedy plotkowali na ulicach, w spa, w restauracjach, teraz mamy dostęp do informacji 24/7, cały czas non-stop. Jesteśmy bombardowani taką ilością informacji, jakie chcemy, nie tylko z miejsca, w którym żyjemy, ale z całego świata. Obieg informacji jest momentalny. Jest to ogromna zaleta współczesnego świata, bo możemy wiedzieć dosłownie wszystko o wszystkim. Ale negatyw jest z tym też związany. Jesteśmy zalewani i bombardowani nieskończoną ilością informacji. Jeżeli będziemy nieostrożni, pochłonie to naszą całkowitą atencję, wypruje nas z naszej energii i nie będziemy mieli okazji ani siły poświęcić czasu na to, co jest naprawdę ważne. Tak jak mówił Epiktet, nie będziemy mieli siły, aby przyjąć postawę filozofa i zająć się tylko tym, co jest w ramach naszego rozumnego wyboru. Epiktet powiedział też inną super ciekawą rzecz. Jeśli ktoś oddałby twoje ciało przypadkowemu przechodniowi, wpadłbyś we wściekłość. Jednak sam oddajesz swój umysł każdemu, kogo spotkasz, przez co może cię obrazić. Także stajesz się wzburzony i zmartwiony. Nie wstydź ci z tego powodu. Epiktet zadaje niesamowite pytanie retoryczne
I pamiętaj, on to mówił w Rzymie, kiedy nie było nawet mediów społecznościowych, a mówił już o tym, że oddajemy umysł każdej innej osobie. Niesamowite to jest moim zdaniem, jak uniwersalne są stoickie ideały. Tym razem Marek Aureliusz powiedział: każdego dnia twoje święte zasady są niszczone przez dramat, walkę, przerażenie, otępienie i służalczość, które twój umysł bezkrytycznie akceptuje i którym pozwala się wśliznąć. Marek Aureliusz nie bez powodu był nazywany filozofem na tronie. Był uważany za najpotężniejszego, najbogatszego człowieka na świecie. Niektórzy nazywali go nawet Bogiem. Mimo to miał niewolnika, który powtarzał mu każdego dnia na ucho: pamiętaj, że jesteś tylko człowiekiem. Pisał on swoje przemyślenia w dzienniku, który miał nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Ale jakimś cudem się ostał dla potomności i możemy zobaczyć, jak niesamowitą teksturę umysłu miał ten człowiek, który, jak mówiłem wcześniej, był uznawany za Boga. Ryan Holiday napisał komentarz do tego cytatu: znacznie trudniej jest zachować pozytywne nastawienie, empatię, w obliczu kreowanej przez telewizję negatywnej wizji świata. Znacznie trudniej jest skoncentrować się na właściwych sprawach, gdy jesteśmy rozpraszani dramatami i konfliktami innych. Też coś, co zawsze było i zawsze będzie, to narracja o tych konfliktach, narracja o wydarzeniach ze świata, o dramatach, o sensacjach. I tak jak mówił cesarz Marek Aureliusz, to wszystko wślizguje się do naszego umysłu, otępia nas i niszczy nasze święte zasady, którymi powinniśmy się kierować każdego dnia. Ale tak jak mówiłem wcześniej, pewne rzeczy są uniwersalne. Seneca na przykład powiedział: wierz mi, lepiej jest sporządzić bilans dotyczący własnego życia niż rynku zbóż. Bardzo lakoniczna wypowiedź, ale mimo wszystko moim zdaniem zawiera esencję stoicyzmu. Teraz, zwłaszcza teraz bardziej niż kiedyś, niż te tysiące lat temu, kiedy oni to tworzyli w starożytnym Rzymie, bardziej ponętne i bardziej zachęcające jest interesowanie się wszystkimi rzeczami, jakie się dzieją na świecie. O tym, czy lot na Księżyc był sfałszowany lub nie był sfałszowany, o tym, czy GMO sprawi, że wyrośnie nam trzecia ręka. To wszystko są ponętne rzeczy, które wzbudzają nasze zainteresowanie, nas stymulują. Ale tak jak pisał Seneca, lepiej jest zrobić bilans dotyczący własnego życia niż cen na rynku zbóż. Najwidoczniej nawet 2000 lat temu ludzie interesowali się tym, jakie są ceny na rynku różnych dóbr, ponieważ na pewno Senece nie chodziło tylko i wyłącznie o zboża. Ale Seneca zauważył ważną rzecz. Lepiej jest zdać sobie sprawę z tego, jacy my jesteśmy, niż interesować się rzeczami, które są poza naszą kontrolą, tak jak mówił to Epiktet. Bądźmy jak filozofowie, a nie jak pospólstwo. Co u ciebie słychać? Jeżeli podobał się tobie ten fragment, to kliknij tutaj, aby zobaczyć cały odcinek. I nie zapomnij o subskrypcji.